Buongiorno, maestro. Buongiorno. Come va? Dobrze, dobrze się komewam, grazie. Nie wiedziałem, że znasz włoski. No nie tak dobrze jak ty. Ja nie znam włoskiego. Znasz, znasz, popatrz. Co to jest? To jest włoska czytanka. Bach. Bach? Mhm. I spróbuj teraz, proszę bardzo. Allegro con fuoco con anima. Czyli? Szybko, z ogniem i z duszą. A przypadkiem nie ostrożnie z ogniem? Ty wiesz, że allegro con fuoco con anima to może również znaczyć dziecko plus zapałki równa się pożar. Może też znaczyć dziecko plus przeciętnie 48 zapałek równa się pożar. No ale co tam dalej? Subito tempo dolce, w tempie słodko. Czyli widzisz, znasz włoski. Teraz jedziesz do knajpy w Weronie, podchodzisz do kelnera i mówisz subito tempo dolce. I on ci szybciutko przynosi deser. Tak, 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 ale najpierw to on mi powie 2 euro coperto a persona. I wtedy jesteś 8 euro do tyłu. No ale jak się chcesz rozbijać we Włoszech po knajpach, to się musisz liczyć z wydatkami jednak. Ja się nie chcę. To ty mi każesz desery w Weronie zamawiać. Andiamo. Perché siamo in ritardo. Si, si. Ritenuto, to bym wiedział. Mozarteum. Drodzy internauci. Drodzy melomani. Oto kolejny wykład Internetowej Akademii Umuzykalniającej. Który poprowadzimy my, Rada Wydziału oraz... Ja sam. Sam zagram dżingiel, sam. Poranny głos radiowej trójki, adiunkt Marcin Łukawski. Grazie i buongiorno. No chyba, że ktoś nas ogląda wieczorem, to buonasera. Panie Marcinie, przepraszam, ale co pan z tym językiem włoskim? Chciałem w ten sposób zaanonsować temat dzisiejszego wykładu. Czyli dlaczego allegro, a nie schnell. A, ciekawe. W takim razie może usiądziemy. Bardzo chętnie. Bitte. Presto, ritenuto, piano, sforzato, crescendo. To nie dialogi z filmu La Piovra, gdzie komisarz Catani walczy z sycylijską mafią. Vivace, andante, lento. Al dente. A to z kolei nie jest lista wyposażenia dodatkowego Ferrari albo nawet Fiata Pandy. To słowa, które rozumieją muzycy na całym świecie. Rozumieją, choć nie zawsze w swojej grze stosują. Con vibrato na przykład. Pewien puzonista na próbie orkiestry zauważył w swoich nutach dwie literki MP. W Stanach to military police, taka nasza żandarmeria wojskowa. A w nutach MP znaczy tyle co mezzo piano, czyli dosyć cicho. Rozczarowany muzyk wstał i powiedział do dyrygenta: maestro, my puzony albo gramy forte, albo wcale nie gramy. I to jest etos pracy, piękna postawa. Zresztą puzon nie został stworzony po to, by grać cicho. W przeciwieństwie do bogini pian, altówki. Najwięksi kompozytorzy byli Niemcami. Takie są fakty. Nawet urodzony w Austrii Mozart mówił o sobie, że jest Niemcem. W XIX wieku cała Europa mówiła po francusku. Dziś po angielsku. A oficjalnym językiem muzyki stał się język włoski. Jak do tego doszło? Nie wiem. Może dlatego, że w dobie renesansu największy wpływ na rozwój literatury, architektury czy malarstwa wywarli właśnie Włosi. Petrarka, Leonardo da Vinci, Leonardo DiCaprio. Muzyka włoskiego odrodzenia to też wielkie nazwiska. Że wspomnę choćby kompozytorów flamandzkich, Okegema i Obrechta. No ale Palestrina też. I Orlando di Lasso, ten od spaghetti westernów. Wiem, suchar. Później nadszedł czas dominacji niemieckich kompozytorów. Jednak ani Bach, ani Beethoven, ani Brahms nie zabiegali specjalnie o to, aby muzyczne określenia wpisywać w nuty w ich ojczystym języku. A to dlatego, że muzycy są osobami wrażliwymi i mają bardzo delikatny słuch. Wyobraźmy sobie konferansjera w Filharmonii, który zapowiada w ten sposób. Wysłuchają Państwo teraz sonaty Maurice'a Ravela, części Schnell, Ruhe langsam, Wicelnd und Eilig mit Feuer. Publiczność by uciekła, a muzycy zemdleli. Jednak kiedy audytorium wypełni aksamitny głos, a teraz sonata Ravela, części Allegro, Andante, Scherzo, Presto con fuoco.
wszyscy się rozmarzą. Zastanawiam się, dlaczego najwięksi twórcy muzyki byli Niemcami. W szkole uczono nas, że to przypadek, ale może miała na to wpływ stojąca na wysokim poziomie edukacja, systemy stypendialne. Na pewno tradycja. Niemcy od zawsze słuchali dobrej muzyki. Brawo, brawo, ragazzi, brawo. Język określeń muzycznych to język włoski, ale oczywiście są wyjątki. Claude Debussy jedno ze swoich preludiów opatrzył inskrypcją... Profondément calme. Profondément calme. I tak to właśnie trzeba zagrać. Cokolwiek to znaczy. We współcześnie wydawanych nutach standardów jazzowych już nikt nie bawi się w określenia typu lento czy vivace. Szczegółowe informacje na temat tempa zapewniają nam trzy litery. BPM. To skrót od angielskiego beat per minute. Dzięki temu wiemy dokładnie, że standard Autumn Leaves należy zagrać w tempie 70 uderzeń na minutę, a Oleo w 115, czyli Allegretto. Włochy to kraj pięknych ludzi, pięknej kultury, pięknej muzyki. Bardzo cieszymy się, że to włoski jest właśnie oficjalnym językiem określeń muzycznych. Co powiedziałem stosując ritenuto? Piękne ritenuto. Jeśli pan pozwoli, ja rozpocznę a tempo. Włosi mają niezwykły dar do nadawania pięknych nazw rzeczom przeciętnym. Pizza quattro stagioni. Placek z tym, co zostało w lodówce. Auto quattro porte. Czterodrzwiowy samochód. Nic nadzwyczajnego. Insalata mista. Pokrojony pomidor z cebulą. Colazione. Śniadanie. I tu taka uwaga, bardzo proszę nie jeść colazione po 18, bo to niezdrowo. Kocham włoską muzykę, włoską kuchnię, włoską kulturę, włoską motoryzację, ale też kocham tę włoską, neapolitańską pieśń o słońcu. Io amo Italia. Cosa na jurnat e sole, l'aria serena dopo una tempesta, e l'aria fresca pare già una festa. Che bella cosa na jurnat e sole. Teraz ja. Ciężki dzień, fajnie. Ciężki, ale dobrze. Ciao. Ciao. Cześć. Dzięki. Pa. Kubę musimy zrobić, chłopaki. No. Cześć.
Proszę, dałoby się podać. Intonację. Co? No nie, no piękny jest. Piękny. On może mieć ksenony. To mogą być ksenony. Nie dotykaj, bo zepsujesz. Piękny. Wtorek 10 u mnie? Dobra. Panowie, popchniecie? I razem. No idzie, to jest mój gin. Włocha dawaj. Teraz. No dobra. Grazie. Bella Italia.